Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, co to jest uniwersalizm? Czym jest uniwersalizm? Aby odpowiedzieć na to pytanie, czym jest uniwersalizm, musimy sięgnąć do tego, gdzie on zaprzecza i jak zaprzecza Słowu Bożemu. Bo niestety uniwersalizm jest to fałszywa nauka. To fałszywa nauka, błędna doktryna, która głosi, że wszystkie istoty ludzkie, mężczyźni i kobiety, zostaną w końcu zbawione, niezależnie od tego, jaki jest ich stan. Biblia Święta, Pismo Święte, Słowo Boże nigdzie o tym nie mówi, choć niektóre jej wersety wyrwane z kontekstu jako pretekst zostały nieopatrznie zinterpretowane na rzecz takiej doktryny. Ponadto idea uniwersalizmu zaprzecza bezpośrednio wielu miejscom Bożego Słowa, to znaczy Biblii. Na przykład Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 werset. Tam możemy przeczytać Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał życia, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jeśli zatem gniew Boży ciąży na takich osobach, jakże więc mogą być one ostatecznie zbawione? Bóg mówi, ktokolwiek wierzy, ma życie wieczne, a nie wszyscy, czy ktokolwiek, jaki by nie był. I tutaj mamy Jana 3:16, także ważne zaprzeczenie uniwersalizmowi. 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jednoznacznie zatem widzimy, Bóg mówi, ktokolwiek wierzy, ma życie wieczne, a nie, że wszyscy, czy ktokolwiek, jaki by nie był. Zatem pytanie, co to jest uniwersalizm? Jest to fałszywa nauka, fałszywa doktryna, błędna doktryna, błędna nauka. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.